Park Wielorybów w Rewalu. Zobaczmy, co możemy tutaj zobaczyć i czy warto przyjechać. Jest zachęta na później, ale najpierw nie ma opcji. Najpierw trzeba przejść przez część edukacyjną. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem tego miejsca. Jak to jest ładnie, jak to jest pięknie zaaranżowane. Ścieżka prowadzi nas prosto przez różne krainy. Nie da się nigdzie zejść na bok, a na koniec dopiero dla dzieciaków jest nagroda, czyli plac zabaw. Gdybym miał podać jeden minus tego miejsca, to jedynym minusem jest to, że znajduje się w Rewalu, czyli stricte turystycznej miejscowości nad Polskim Morzem, gdzie jest tłoczno latem. Ale warto tutaj przyjechać, nawet jeżeli nie jesteście w okolicy, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Polecamy Wam również naszą książkę 52 atrakcje dla dzieci w Polsce, gdzie znajdziecie mnóstwo inspiracji i ciekawych miejsc w całej Polsce dla całej rodziny, a z wersją e-bookiem dostaniecie nawet zniżki do wybranych atrakcji.